Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <Chef> papam Historyczny wymiar i eschatologiczna perspektywa oblubieńczej więzi Kościoła z Chrystusem Katecheza św. Jana Pawła II wygłoszona 8 stycznia 1992 roku. Apostoł Paweł powiedział nam, że Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. Ta podstawowa prawda ekrezjologii Pawłowej ukazująca tajemnicę oblubieńczej miłości odkupiciela do kościoła. Znajduje swe potwierdzenie w Apokalipsie, gdzie Jan mówi o oblubienicy Baranka. Chodź ukaże ci oblubienicę, małżonkę Baranka. Autor opisuje najpierw przygotowania. Nadeszły gody Baranka, a jego małżonka się przystroiła i dano jej oblec Bisior lśniący i czysty. Bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych. Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę godów Baranka. Obraz zaślubin i uczty weselnej powraca więc i w tej księdze, o charakterze eschatologicznym, w której Kościół wydaje się być przedstawiany w swej niebiańskiej postaci. Niemniej jest to ten sam Kościół, o którym mówił Jezus przedstawiając siebie jako jego oblubieńca. O tym samym Kościele mówił apostoł Paweł, przypominając ofiarę Chrystusa oblubieńca. A teraz Jan mówi o tym kościele nazywając go oblubienicą, za którą wydał samego siebie baranek Chrystus. Ziemia i niebo, czas i wieczność łączą się w tej transcendentnej wizji ukazującej więź między Chrystusem i Kościołem. Autor Apokalipsy ukazuje Kościół oblubienicę przede wszystkim w postaci stępującej, jako dar z wysokości. Małżonka baranka. Zostaje ukazana jako miasto święte, Jeruzalem, stępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Jako Jeruzalem nowe, przystrojone jak oblubienica, zdobna w klejnoty dla swego męża. W liście do Efezjan Paweł ukazuje Chrystusa jako odkupiciela, który obdarowuje kościół oblubienicę, natomiast w Apokalipsie Jan przedstawia ten sam kościół oblubienicę małżonkę baranka jako tę, dla której jest on źródłem świętości oraz uczestnictwa w chwale Bożej. W Apokalipsie dominuje więc aspekt wstępujący tajemnicy Kościoła. Dar z wysokości wyrażający się nie tylko w wydarzeniach Paschy i Pięćdziesiątnicy, lecz również w ziemskim pielgrzymowaniu przez wiarę. Również Izrael, lud Starego Przymierza pielgrzymował, a jego głównym grzechem bywało łamanie tej wiary, to znaczy... Niewierność wobec Boga, który go wybrał i umiłował jako oblubienicę. Kościół, nowy lud Boży, jest zobowiązany do jeszcze większej wierności, trwającej aż do dnia ostatniego. Czytamy w Konstytucji Soborowej. I on, Kościół, także jest dziewicą, która nieskazitelnie i w czystości dochowuje wiary danej oblubieńcowi, a naśladując matkę pana swego. Mocą ducha świętego zachowuje dziewiczo nienaruszoną wiarę, mocną nadzieję i szczerą miłość. Wiara jest fundamentem oblubieńczej miłości, w której Kościół kontynuuje pielgrzymkę zapoczątkowaną przez Najświętszą Marię Pannę. Również apostoł Piotr, który w pobliżu Cezarei Filipowej wyznał Chrystusowi wiarę płynącą z miłości, napisał do swych uczniów w pierwszym liście. Wy choć nie widzieliście, miłujecie go. Wy w niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie. Dla apostoła wiara w Chrystusa jest nie tylko przyjęciem jego prawdy, lecz odniesieniem do jego osoby, przyjęciem jej i umiłowaniem. W tym znaczeniu z wiary rodzi się wierność, a wierność jest sprawdzianem miłości. Chodzi wszakże o miłość, którą wzbudza Chrystus. I która poprzez niego sięga Boga, by go miłować z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich swych sił, jak o tym mówi największe przykazanie już w Starym Testamencie. To samo potwierdza z nową siłą sam Jezus. Dzięki tej miłości, przekazanej przez Chrystusa i apostołów, Kościół jest oblubienicą, która dochowuje wiary danej oblubieńcowi. Prowadzony przez Ducha Świętego dzięki mocy. Jaką od niego otrzymuje, Kościół nie może oderwać się od swego oblubieńca, nie może stać się niewierny. Jezus Chrystus sam, dając Kościołowi swego ducha, ustanowił więź nierozerwalną. Trudno nie podkreślić tu wraz z Soborem, że taki obraz Kościoła związanego nierozerwalnym węzłem z Chrystusem, swoim oblubieńcem, znajduje szczególny wyraz w osobach związanych z nim świętymi ślubami, w zakonnikach, zakonnicach. I w osobach konsekrowanych w ogóle. Dlatego tak istotne jest ich miejsce w życiu Kościoła. Równocześnie jednak Kościół jest społecznością, która obejmuje także grzeszników. Sobór jest tego w całej pełni świadom, kiedy stwierdza: Kościół obejmujący w łonie swoim grzeszników, święty i zarazem ciągle potrzebujący oczyszczenia, podejmuje ustawicznie pokutę i odnowienie swoje. Ponieważ kościół stara się żyć w prawdzie, żyje bez wątpienia prawdą odkupienia dokonanego przez Chrystusa. Żyje zatem prawdą ludzkiej grzeszności swoich dzieci. Idąc zaś naprzód poprzez doświadczenia i uciski, krzepi się kościół mocą obiecanej mu przez Pana łaski Bożej, aby w słabości cielesnej nie odstąpił od doskonałej wierności, lecz pozostał godną oblubienicą swego Pana i pod działaniem Ducha Świętego. Nieustannie odnawiał samego siebie, póki przez krzyż nie dotrze do światłości, która nie zna zmierzchu. Tak więc, apokaliptyczny obraz Miasta Świętego, które zstępuje z nieba, stale urzeczywistnia się w Kościele jako obraz ludu pielgrzymującego. Na tej drodze Kościół zmierza do osiągnięcia eschatologicznego celu, do pełnego urzeczywistnienia weselnych godów z Chrystusem, opisanych przez Apokalipsę, do ostatecznego kresu swoich dziejów. Czytamy w Konstytucji Soborowej Lumen gentium. Póki zaś tu na ziemi Kościół przebywa na tułaczce, daleko od Pana, ma się za wygnańca, szukając tego i to miłując, co w górze jest, gdzie przebywa Chrystus siedzący po prawicy Bożej, gdzie życie Kościoła ukryte zostało z Chrystusem w Bogu, aż do chwili, gdy z oblubieńcem swoim ukaże się w chwale. To pielgrzymowanie Kościoła na Ziemi jest więc drogą pełną nadziei. Wyrazem takiego pielgrzymowania jest ten zwięzły zwrot z Apokalipsy: Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź. Ten zwrot zdaje się być szczególnym potwierdzeniem prawdy o charakterze oblubieńczym Kościoła w stosunku do Chrystusa na ostatniej stronicy Nowego Testamentu. W tym świetle pojmujemy lepiej słowa Soboru. Kościół wśród prześladowań świata i pociech bożych, zdąża naprzód w pielgrzymce, zwiastując krzyż i śmierć pana, aż przybędzie. Mocą zaś pana zmartwychwstałego krzepi się, aby utrapienie i trudności swe, zarówno wewnętrzne, jak zewnętrzne, przezwyciężać cierpliwością i miłością, a tajemnice jego, choć pod osłoną, wiernie przecież w świecie objawiać póki się ona na koniec w pełnym świetle nie ujawni. W ten sposób duch i oblubienica mówią przyjdź.